Marcin Przewoźniak. Trzy przystanki do teatru. Rozdział 6, w którym wszyscy zajmują się szyframi. Kosmiczna Kaśka traci twarz. Czerwony ujawnia, co to takiego polityka Renu, a tata prowadzi śledztwo i zachwyca się domem pełnym dentystów. Rodzinne biuro detektywistyczne zebrało się nazajutrz po południu. Mama nalała każdemu kubek herbaty. Oliwka i Oskar przygotowali notatnik. Ustalili, że znowu czytać będzie tata. Mama pracowała nad obrazem. W gumowych rękawiczkach, wacikiem umoczonym w terpentynie, sprowadzała Katarzynę z kosmosu na ziemię. Śmierdziało tak, że trzeba było otworzyć wszystkie okna. Do jasnej! Jęknął tata z miną męczennika. Znowu te bazgroły. Czy wszystkie dzieci muszą pisać tak, jakby pod ławką miały prywatne trzęsienie ziemi? Współczuję nauczycielom. Uwaga! Zaczynam drugą część przygód Czerwonego. Dziś było naprawdę wdechowo. Co takiego? Wyrwało się Oskarowi. To chyba znaczy, że było fajnie, zaryzykowała odpowiedź mama. Ale dlaczego wdechowo? Od głębokiego wdechu ze zdziwienia, który robisz na widok czegoś niezwykłego, wyjaśnił tata. Ale może notujcie sobie te pytania na potem, bo nigdy przez to nie przebrniemy. Dobrze, tatusiu. A czy mogło się wydarzyć również coś wydechowego? Jezus Maria, zapnął tata. Rura wydechowa mogła się oderwać. To jak w naszej starej Skodzie, fuknęła na brata Oliwka. Tato, czytaj, prosimy. Tata chrząknął i pochylił się nad pamiętnikiem. Dziś było naprawdę wdechowo. Potoczył badawczym wzrokiem po rodzinie, ale ponieważ wszyscy siedzieli jak trusie, czytał dalej. Tak jak zapowiedział druh Jurek, spotkaliśmy się o godzinie 15:46 w graciarni Woźnego. Była druhna Basia, no i niebieski bęben. Zapaliliśmy świece na kole odwozu. Od tej pory będziemy je nazywać świeczniskiem, bo przecież prawdziwego ogniska w szkole nie wolno palić. Druh wyjaśnił nam, że gdy ludzie umawiają się na przykład na 16, to zawsze się spóźniają, a na taką nietypową godzinę jak nasza zawsze każdy chce zdążyć. Fajny sposób na spóźnialskich. Następnie przekazaliśmy sobie harcerską iskierkę, czyli uścisk dłoni wędrujący w koło od jednej do drugiej osoby. A później dowiedzieliśmy się o bębnie. Nie do wiary, ale on przejechał pół Europy. Druh urodził się w mieście Nowa Sól i tam wstąpił do harcerstwa, a potem uczył w szkole. I tam poznał drucha Czarnucha, który miał tak na nazwisko, a na imię Zbyszek. Ten druh Czarnuch dowodził drużyną harcerską Makusyny. Nazwa jest na pamiątkę Kornela Makuszyńskiego, wielkiego pisarza, tego, co napisał Koziołka Matołka i Awanturę o Basie. No, to już coś wiemy, zawołała Oliwka. Wystarczy pojechać do Nowej Soli i zapytać o Jurka, który uczył w szkole. Może wtedy poznamy jego nazwisko i poszukamy go na Facebooku albo na naszej klasie. On nam powie, kim był Czerwony. A jak daleko jest do tej Nowej Soli? Spytał Oskar. Tata westchnął i sięgnął po tablet. Do Zielonej Góry będzie ze 30, a ta Nowa Sól jeszcze ze 30? Jedziemy, zawołały dzieciaki. Ale może w jakiś wolny weekend, dobrze? Zaproponował ostrożnie tata. Po czym chwycił pamiętnik, zasłonił się nim jak tarczą i czytał dalej. Drużyna Makusynów miała same fajne przygody. Opiekowali się starym zamkiem we wsi Siedlisko nad Odrą. Odbudowywali go i zrobili swoją bazę. Wyjechali do Jugosławii na wakacje i tam zaprzyjaźnili się z pionierami, czyli harcerzami z tego kraju. Od nich otrzymali w darze bęben. A potem dostał go od Makusynów druh Jurek, żeby swoją drużynę harcerską prowadził według makusyńskich zasad. A one są takie. Praca, przygoda, uczciwość, pomoc, zabawa. Mnie się to bardzo podoba, zwłaszcza przygoda i zabawa, bo tego to w szkole za dużo nie mamy. Ale zaczęliśmy od pracy, bo druh i druhna powiedzieli, że jeśli z graciarni mamy zrobić prawdziwą bazę harcerską, musimy najpierw posprzątać tę gemylę. Umówiliśmy się, że na hasło jak praca, odpowiadamy, to praca. Było dużo pracy, a potem awantura. Bo Romek zamiast pomagać zaczął się rządzić, a potem mnie zdenerwował i prawie się pobiliśmy. On zawsze chce robić inaczej niż wszyscy i uwielbia przeszkadzać.
Wszyscy go skrzyczeliśmy, a druh poprosił go na chwilę na rozmowę. Nie krzyczał na niego, nie groził palcem, jak to zwykle robią nauczyciele. Gdy wrócili, Romek już nie pajacował. Ciekawe, co druh mu powiedział. Zlikwidowaliśmy wreszcie tę gemylę i zaraz okazało się, że piwnica jest tylko nasza. To będzie nasza baza, czyli harcówka. A potem druhna Basia poprosiła, żebyśmy pokazali klucze, które mieliśmy przynieść. Nie było z tym problemu, bo w każdym domu jest strych, a na nim trochę gratów po Niemcach. Kluczy też. Ja wybrałem taki mały z Mosiądzu, a Halinka przyniosła wielgaśny jak od bramy zamku. A znów Władek miał piękny, ozdobiony metalowymi listkami, z takim dziwnym czymś, jakby służył do otwierania sekretnych szkatułek. Fajna się z tego zrobiła kolekcja. Druhna pokazała na ścianie wielki klucz wycięty ze sklejki z wbitymi gwoździkami. Powiedziała, że mamy zawiesić tam swoje kluczyki, jeśli chcemy należeć do drużyny. Wszyscy zawiesiliśmy, nawet Romek. No i zapomniałem o najważniejszym. Poznaliśmy najfajniejszy szyfr na świecie. Nazywa się Polityka Renu i jest tajny. Wyjaśniło się, czemu plakat był tak dziwnie podpisany. Den Huk Bkslk El Denk Inra. To znaczy druhna Basia i druh Jurek. Trzeba tylko wiedzieć, jak przestawiać litery. To idzie tak. P równa się O, L równa się I, T równa się Y, K równa się A, R równa się E, N równa się U. Wystarczy zamieniać litery według tego wzoru, a jeśli jakieś litery nie ma w haśle Polityka Renu, to się ją zostawia bez zmian. Wdechowo. Ten szyfr jest klawy i bombowy. Mucha nie siada. Wszystko można tym zaszyfrować. Na przykład moje imię i nazwisko brzmi Bkeira Vluai Pfzval, a moje przezwisko Czrewput. Tata przerwał i z wyraźną przyjemnością łyknął ciepłej herbaty. Więcej nie ma. Dalej już jest opis innego dnia. Czekajcie, zobaczymy, jak ten nasz czerwony się nazywał. Oskar przepisał szyfr do zeszytu i zaczęli dopasowywać litery. B nie ma, czyli zostaje. K to A. E to R. No dobra, przecież wiemy, że tu jest napisane Bartek. Po co sprawdzasz, jak wiesz? Cicho bądź, chcę poćwiczyć. T to Y, tak? Przecież widzisz. Czekaj, no jest, Bartek. Jest, bo musiało być, ty głuptasie. Mamo, Oliwka się przezywa. Bo mi się ciągle mylisz. Ojej, a ja nie widzę, bo jest do góry nogami. Czekaj, P równa się O i to działa w obie strony. Tata położył dłoń na przepisanym szyfrze i uderzył łyżeczką w kubek. Wiecie co? To już wasze ukochane Angry Birds generują mniej chaosu niż wy. Niechże mama tłumaczy, a wy sprawdzajcie, ale po cichu. Odzywa się tylko ten, kto wychwyci błąd, okej? Okay? Rodzina posłusznie ucichła, a mama, odłożywszy pędzelek, sprawnie przetłumaczyła nazwisko tajemniczego Bartka. Winklowski. Tak, Winklowski, odczytała. Zgadzało się. Poznali nazwisko czerwonego. Teraz pozostało tylko przeczesać internet. Niestety, o Bartku Winklowskim nie było najmniejszej wzmianki na naszej klasie, na Facebooku, ani na gadu-gadu. Z kolei w Google znaleźli jedynie Kubę i Krzysztofa Winklowskich. Wyglądało na to, że Czerwony skutecznie wymykał się globalnym sieciom informatycznym. Czyli teraz musimy pojechać do tej szkoły przy Sierakowskiej, popytać o drucha Jurka, o to, czy nie zachowały się jakieś spisy uczniów z roku 1975 i może znajdziemy adres Winklowskiego. W najgorszym razie wywiesimy ogłoszenie, zdecydowała mama. Bardziej to sensowne niż podróż do Nowej Soli. Tylko kiedy? Zapytał tata. W soboty i niedzielę szkoły nie pracują. Przypominam ci, bierzesz jutro wolne, żeby załatwić sprawy w banku i zrobić badania lekarskie, zauważyła mama. Skoczysz na tę Sierakowską i w godzinę wszystkiego się dowiesz. Jedziemy z tatą, ucieszyła się Oliwka. Wy będziecie w szkole, ucięła mama. Wakacje dopiero co się skończyły, prawda? Okej, ale ja nie wiem, co to jest gemyla i gdzie leży Jugosławia, powiedział Oskar. Mama wstała, żeby podać mu atlas i potrąciła stół. Kulawe sztalugi bez nogi zachybotały się i kosmiczna Kaśka upadła, roztrącając pędzelki wprost na spodek z terpentyną. Łaj! Wrzasnęła mama i podniosła obraz. Twarz kosmicznej Kaśki spływała w dół
w grubych, zielonkawych kroplach. O, shit! Rzuciła Oliwka, unosząc dłonie do ust. Czy wy prowadzicie jakiś turniej? Kto bardziej zdemoluje ten obrazek? To może od razu go podpalcie, stwierdził tata. Oskar wykazał się refleksem, chwycił za telefon i zadzwonił do Patryka. Ty nie wykasowałeś jeszcze zdjęcia tego obrazka? Nie? Uf, to mi je szybko wyślij. Nie minęły 2 minuty, a fotka zrobiona tuż po feralnym zamazaniu arcydzieła wyświetliła się na ekranie tabletu. Raz w życiu technika na coś się przydała, uspokoiła się mama. Przynajmniej mam wzór. Z notatnika tropicieli pamiętnika. Gemyla w Poznaniu jest jakiś dziwny język, którym dość rzadko się mówi, ale prawie wszyscy go znają. Gemyla to inaczej bałagan albo śmietnik. Bimba – tramwaj. Blubrać – mówić bez sensu. Opowiadać brednie. Dżuzgowki – truskawki. Musimy nauczyć się tej gwary. W internecie przeczytaliśmy, że w mieście stoi pomnik jakiegoś Marycha, który blubrał gwarą w radiu. To pierwszy pomnik w Polsce przedstawiający bohatera nie na koniu, tylko na rowerze. Jugosławia. Kraj w południowej Europie, gdzie w 1990 roku była wojna domowa. Teraz nie ma go na mapie. Podzielił się na Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Serbię, Czarnogórę oraz Macedonię. Nie mogli doczekać się jutra. Ułożyli nawet ogłoszenie, które zaraz wydrukowali z komputera. Uwaga! Szukamy pana Bartka Winklowskiego, który w 1975 roku chodził do szkoły podstawowej przy ulicy Sierakowskiej i miał przezwisko Czerwony. Mamy dla pana ważne informacje. Prosimy o kontakt. Na wszelki wypadek podali numery komórek taty i mamy. Gdy tata pojechał załatwiać swoje sprawy, wpisał w nawigację samochodową adres szkoły i ruszył ku dzielnicy Grunwald. Po drodze dostrzegł jakąś kosmiczną, szklaną budowlę i postanowił, że gdy będzie wracał, lepiej przyjrzy się temu dziwowisku. Tymczasem zaklasyfikował je jako superluksusowy hotel. Do tej pory nie zapuszczał się do tej części miasta, więc poczuł się jak turysta. Przywitał go małomiasteczkowy, sielski krajobraz ulicy Sierakowskiej, zastawionej malutkimi, barwnymi domkami, do których wchodziło się po niskich, kamiennych schodkach. Fajnie tu, pomyślał, prawie jak w domu, w Słowie. Zacisze, niemal wieś, a tak blisko centrum. Gdyby nie to, że kawał drogi do pracy, sam chętnie bym tu zamieszkał. Oliwka byłaby zachwycona. Pewnie karmiłaby wszystkie okoliczne koty. Za to Oskar narzekałby, że nie pozwalamy mu jeździć rowerem po ulicy. Rozmyślania przerwał mu widok pudłowatego budynku po lewej stronie. Znalazł szkołę. Zbudowano ją z 50 lat temu. W oczy rzucały się małe okna, przez co szary gmach wyglądał na ciasny i smutny. Tata bez namysłu jednym susem przesadził 5 schodków, o których czytał we wspomnieniach Czerwonego, o mało nie wywracając się jak Romek z pamiętnika. Potem zgodnie z metodą pokonał kolejne w kombinacji. 3-1-3. Poszło mu to łatwo, bo miał dłuższe nogi niż 12-latek. Sprawiło zaś taką przyjemność, jakby odwiedzał ulubione miejsce własnego dzieciństwa. No i co? Rzadko się zdarzałoby, cała rodzina mówiła coś zgodnym chórem, ale tak było teraz, ledwie tata przekroczył próg mieszkania. No nic, wzruszył ramionami. Szkoła stoi, jak ją opisał Czerwony, szara i brzydka. Góra piachu zmieniła się w osiedle bloków. Niestety teraz jest tam gimnazjum, a nie podstawówka. Właściwie to gimnazjum już też nie ma, ponieważ miasto chce tam znów urządzić podstawówkę, tyle że społeczną. W każdym razie szkoła stoi, ale pusta i żadnych lekcji w niej nie prowadzą. Zastałem jakiegoś pracownika technicznego i 2 urzędników z ratusza. A Czerwony? Spytał Oskar, którego karuzela ze szkołami nie obchodziła nic a nic. Ani widu, ani słychu. Tata rozłożył ręce. Okazało się, że gdy przed laty likwidowano podstawówkę i zakładano gimnazjum, wszystkie dokumenty, dzienniki, spisy uczniów ktoś gdzieś zabrał. W ogóle byli trochę zdziwieni, że dopytuje ucznia sprzed 40 lat. O Winklowskim ani o żadnym druhu Jurku nic nie wiedzieli. Powiesiłem ogłoszenia na szkole i okolicznych słupach. Westchnął tata. Musimy dalej szukać w pamiętniku. Aha, przypomniał sobie coś jeszcze. Gdy was kiedyś zawiozę w tamte okolice i zobaczycie, jakie kosmiczne centrum stomatologii sobie zbudowali, to chyba polubicie wizyty u dentysty.
Wygląda jak z filmu science fiction. Ten fragment czytała dla Was druhna Karolina Gruchalska-Matuszak.